Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Online, no i w dzisiejszym odcinku wreszcie, chyba najbardziej kreatywny z challenge'y póki co, challenge autorstwa Piotra Maszewskiego, czyli wlecieć laserem na dach Maze Banku, postarać się tak jakby wylądować, ale też chodzi tam o to, żeby zlecieć z tego dachu z wyłączonymi silnikami i później tuż nad ziemią w iście sensacyjnym stylu godnym Mission Impossible oderwać maszynę tak, żeby się nie rozbić. No inaczej, no ciężko to opisać nawet słowami, ale wiem o co chodzi tobie Piotrze, więc spokojnie, zrobimy to. Ale tak jak mówiłem w jednym z poprzednich materiałów, no na bonus się niestety nie pokuszę. A zresztą też chyba nie mam bomb samoprzylepnych, moment, sprawdźmy. Nie, chyba tylko granaty. No też właśnie. No ale sprawę troszeczkę utrudnia od razu fakt, że jest 7000 za moją główkę. Bo oczywiście pierwsze co zrobiłem, to ukradłem samochód i sprzedałem go do Los Santos Customs, no co nie umknęło uwadze właściciela, więc 7000 za mnie. A na szczęście jakiś gracz może w pobliżu? Nie, chyba nie, ale przede mną. Tak się składa, że gdzieś tam przede mną jest. No dobra, mam nadzieję, że nie odwróci się, żeby postać mnie do piachu, choć w sumie ja bym to zrobił na jego miejscu. No ale dobra, że jesteśmy przy znajomym moście. Mam troszeczkę problemy z opanowaniem mojego elegii, no god damn it, co jest grane. No jeszcze policjanci, no i też nie ułatwiają mi sprawy. No ale widzicie teraz jak na złość, nie potrzebuję ciężarówek i co? I co? Chwilę jakaś przejeżdżasz, dwie z lewej, tę jedną właśnie mijam. No nie. No to są właśnie uroki nagrywania odcinku z GTA Online. Po prostu wszystko czasami jest na przekór. Żeby tylko zrobić na złość i utrudnić, ale dobra, no póki co mam nadzieję, że ta tendencja nie będzie podtrzymana w Forcie Zancudo. Że tam bez problemów uda mi się lasera zwinąć, no później już wszystko zależy od moich umiejętności lądowania na bardzo wąskich powierzchniach, czyli na dachu. No kurde, inaczej chyba, ej, chyba tylko raz mi się udało wylądować laserem, gdziekolwiek, bo za każdym innym razem były to śmierci, samobójcze, po prostu wypadki lotnicze. No dobra, moment, jak tam wygląda obstawa na lotnisku? Czy tylko jakieś jeepy, czy może już jakieś czołgi? No, póki co luzik chyba, ale nie ma lasera. Nie! Stop! Był! Był. Halo, halo. Takie, co to za wczytywanie takie po pewnej sekundzie dopiero? No już przejechałem. Prawie. Nie, dobrze, że tam zawsze mimo wszystko, nawet jak jest pusto, to obserwuję. Czy aktualnie akurat przypadkiem nie wczyta? No dobra, jest laser. Tam jakiś się ma zamiar odbić od płyty lotniska. O kurde, chyba czołg, nie? Aha! Dobra, mogą być problemy. Mogą być problemy z odlotem. Oj, nie. Jak najdalej. Oj! No właśnie, dlatego mówię, żeby jak najdalej stąd lecieć. Dobra. Chyba można już powiedzieć, że laser jest. Czyli no, jakieś 10% tego challenge'a, tak właściwie. No bo teraz muszę wyhaczyć dach Maze Banku, wylądować na nim. Bo wydaje mi się, że jeżeli uda mi się wylądować, to później zjechać z wyłączonymi silnikami też mi się uda. Będzie starczyło tak powolutku, delikatnie raz uruchomić silnik, przejechać 20 cm, później go wyłączyć i tak później powtarzać. Do momentu aż nie spadnę, tylko żeby później jeszcze włączyć w odpowiednim momencie. To też może być problem. No ale mam nadzieję, że na jednej próbie się nie skończy. Okej, dobra, tam jest chyba Maze Bank. Tam właśnie, gdzie teraz celuję mniej więcej. Okej, dobra, podwozie. Chyba po raz pierwszy muszę wysunąć. Świadomie. Okej, dobra, zwolnić. Tak, żebym prawie spadał wręcz. No później jak już wyląduję, to mega chamski ręczny. Oj, silniczki się wyłączyły. Nie, to nie za tym podejściem. Zrobimy nawrót. Popatrzmy troszeczkę w stronę księżyca, mam nadzieję, że super lama nie zamieni się w wilkołaka. Nie, na pewno nie. Lamy się nie zamieniają w wilkołaki, tylko przerośnięte wilki. Shit. No dobra, widzę dach. Silniki wyłączone. No nie, niedobrze. Nie mogą być wyłączone. Ale nie, to jest tak wąsko! Że ja tam chyba nie wyląduję, to faktycznie trzeba będzie zrobić... Oj, włącz. A, i teraz przy okazji też trzeba zwrócić uwagę na to, że wyłączony silnik nie odpala się momentalnie. Po wciśnięciu prawego spustu, tylko potrzebuję tej sekundki czy dwóch. To też, żebym się nie spóźnił później, jeżeli uda mi się w ogóle wylądować. O kurde, aż tak wolno, że nie może wzbić się w górę. Ale dobra, cicho, podwozie jest? Jest obecne. No
to okej. Okay. Już bardziej nie mogę dzwonić, bo się silniki wyłączą. Więc najwyżej otrzemy się tylko o górę. A może też uda się wylądować. No, oj. Zwolnij. Aha, dobra. Pierwsza próba nieudana. No ale podjęta, to już się liczy. Maszyna dalej jest sprawna, nie dymi się. Jest dobrze. Tu nawrót. O kurde, ta zmiana perspektywy czasami się dla mnie działa. Okej, nie, to jest tamten dach, piechol, tamten. Jakiś ślepy pilot, że już cel zgubiłeś wzrokiem. Ale dobra, to może zwolnię troszeczkę wcześniej już. Tak, żeby się wyłączyły. Nie, jeszcze nie, nie tym razem, ale coraz większej wprawy chyba nabieram. Chciał, czy ktoś z ziemi patrzy, jakiś inny gracz, co ja tak właściwie wyczyniam. Ej, ten koleś powietrzu, po co on to tak właściwie robi? No nie, nie wszyscy wykonują challenge, niektórzy po prostu sobie biegają, zarabiają dziarsko, bawią się dobrze, zresztą ja też. Tylko, no naprawdę, bardziej kreatywne sposoby zabawy niż zwykłe bieganie i strzelanie. Ale nie, faktycznie, sorry, już się dymi. Trzeba było przesunąć troszeczkę głowę bliżej telewizora, żeby to dostrzec, ale faktycznie. Maszyna już nie jest taka sprawna, ale dzięki temu chyba też jest wolniejsza. Dobra. Okej. Okay. Nie! Wcześnie. Ej, dobra. Podejrzewam, że nie o to ci chodziło, Piotrze, ale... Może? Jakbym tutaj spadł teraz. A nie, jak spadnę tutaj, to się rozbije po prostu. Moje podwozie? Jest. Maszyna? O kurde, boję się, że się pali. I eksploduje zaraz. Nie, dobra, cicho, silnik działa. O kurde, ogonek odpadł. Częściowo. Dobra, mamy wsteczny. Bo w tym tylko widzę ratunek teraz. Bo do przodu raczej się nie uda. Niestety, a boję się, że maszyna zaraz eksploduje tak po prostu. No może by tak... O kurde, coś strzela do mnie. Dobra, muszę, sorry, ale muszę się ewakuować. No, słyszę te strzały uderzające. W mojego jeszcze... No właśnie. Niedawno świetnego lasera, a teraz jestem martwy i tak jak widzieliście, 7000 za moją głowę trafia do jakiegoś z graczy. No ale okej. To Piotrze, umówmy się, że do 3 razy sztuka, czyli od razu udajemy się do fortu Zancudo. No, tylko pytanie czym? Bo najbliższy jest radiowóz policyjny, potrącą mnie. Na jakim wejdę pod koła na pewno, więc nie róbmy tego. Może ich zostaną. Nie, na pewno bym sobie zarobił coś więcej niż w przypadku wylądowania zwykłego na dachu mojej z banku, okej. Okay. To na pewno. Ale nie. 3 próby, tak jest. Tylko boję się, że... za to zginę właśnie. A też liczyłem, że dostanę nagrodę znowu drugą za swoją głowę. I będziemy mieli delikatne déjà vu, ale nie. Chyba trzeba go dorwać, będzie mi próbował działać na nerwy. Ale stop, czy to nie był przypadkiem ten, który właśnie zgarnął za mnie to 7000? To czemu miałby do mnie strzelać? O, czemu oni znikają? Shit! Nie lubię, jak takie rzeczy dzieją się w GTA Online, bo to znaczy, że zaraz, w każdym dowolnym momencie mogę zostać wywalony. Po prostu wyskoczy nagły błąd z chmurami Rockstaru i zostanę wyrzucony kopniakiem na bruk do singla prosto. Nie, ale dobrze, spokojnie. Waypoint ich zaraz sobie wyznacza, ale widzimy się już w samym forcie. Nie ma co tracić czasu na drogę. Już teraz nie mam nagrody. Może zgarnę po drodze. Wtedy was poinformuję, oczywiście. Ale póki co, raz, dwa i gong. No dobra, już jesteśmy na znajomym moście, tylko teraz, kurczę, przypomniałem sobie, że tam przecież były czołgi. No mam nadzieję, że tym razem uda się tak samo bezproblemowo. No, bezproblemowo to może za dużo powiedziane akurat o poprzedniej sytuacji. No ale że efekt będzie podobny, że po prostu odlecę sobie laserkiem. No bym miał tutaj zagnieździć się na dłużej. W okolicach Fortu Zancudo. I cały czas urządzać sobie spacer wstydu, to troszeczkę słabo, ale dobra. Póki co, auto sportowe jest, to już połowa sukcesu. Bo najpierw trzeba przeskoczyć płotek. A jak już ten sam przeskok nie wychodzi, to później cała reszta stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dobra, ale tutaj bezproblemowo. No po to właśnie sportowe wybrałem. Ale okej, teraz trzeba pamiętać, że laserów może być już mniej, bo już ktoś próbował kraść. Tym kimś byłem ja. Ale też czołgi wtedy były. Aha. Dobra, jest tytan. Jest i laser. O kurde, jest i czołg. Dobra. To niezbyt mądre tutaj stawać.
Czy jestem ciekaw, czy będę miał okazję w ogóle. Nie, chyba nie. Sorry. Może za chwilę, może następnym razem, ale teraz no nie wydaje mi się, żeby to się miało udać. Och, no właśnie. Ja już myślałem, już ta iskierka nadziei się pojawiła. Ta iskierka, że może uda mi się oderwać maszynę, ale nie. I za karę. Spacer wstydu i pojazd został skonfiskowany przez szkiełasów. No dobra, no to zamówmy sobie jakiś inny. Ale spokojnie, spokojnie. My się będziemy widzieli już przy momencie skoku przez płot. Stary dobry Gauntlet zawsze na propsie, ale nie zawsze przez płot. Pamiętacie ten wielki znak zapytania, o którym wspominałem wcześniej? To, jakie jest powiązanie między przeskoczeniem przez płot, a później powodzeniem, jeżeli chodzi o kradzież lasera? No właśnie. No to teraz jest taki wielki znak zapytania. Jeszcze ci czołgiści, no tylko działa na moją korzyść to, że jest już jasno. Będę widział troszeczkę więcej, więc nie wezmą mnie z zaskoczenia. No chyba, że tutaj zaraz za zakrętu dostanę cios. Śmiercionośny. Nie, dobra, tam się kręci jeden, więc nie. Na razie, na razie. Oby tam nie był następny. Okej, okay. To jest tylko żołdak. Już nieżywy. Szybko, lamo. No czemu z tej strony? Czemu? Co ci tam, ta strona przeszkadzała? Cholera. Dobra, chyba za wolno. Chyba znowu za wolno, jeżeli to jest czołg. Nie, to jest tylko jeep. Okej, okay, dobra. Uwaga, a jak z lewej? Oj, tam z drugiej strony zupełnie. Oj, cholera, są już czołgi. I strzelają. Nie. Nie. Let me go. Jest. Żeby jeszcze teraz nie zginąć. Żeby jeszcze tylko teraz nie zginąć. Jest. Chyba. Dobra, nie. Cio. Jak daleko jesteśmy? Nie. Nie! Eject! Jak? Czemu nie ma... Sprelamo, czemu nie masz spadochronu? To już któryś raz widzę. Przecież katapultowałem się należycie, tak? Ej, moment. No nie mówcie. No nie mówcie, że jakiś inny gracz mnie zestrzelił. No nie, po prostu nie. Nie. Ale nie, to na pewno nie on. Za wolno leci, zbyt równo. Tam gdzieś dalej. Ale nie, no zestrzelił mnie jakiś... F-16, jakiś laser. Cholera. Ej, dobra, w ogóle, gdzie my jesteśmy teraz? Gdzie jest mój Ford Zancudo? Znaczy, waypoint dobrze, wszędzie go wyznaczono, ale czemu tak daleko mnie wywaliło? No dobra. To spacer wstydu. Znowu. Albo po prostu sięgniemy po najlepsze z moich argumentów możliwych do wyciągnięcia. No dobra, widzimy się znowu skacząc. No dobra, najcięższe dzieło w moim arsenale. Jak czymś ma się udać, to właśnie tym autem. Dzień dobry, Wakka. No ale jak stracę też, ale będzie ból. Oby tutaj po lewej nie czegoś czołg. Nie. Uff. Dobra, ale teraz było blisko. Naprawdę blisko, więc spróbujemy z tego samego rewiru zwinąć lasera. No na pewno jest tamtąd, gdzie jest czołg. Okej, tu już był jeden, ale odjedźmy jeszcze kawałek. Liczymy, że będzie też tu. Jest i on. Żołdak też jest. Obecny. Dobra, nie mogę tak stanąć. Nie mogę tak... A, dobra, wysiadaj. No teraz z tej strony akurat. Co za krety. To nie jest czołg, nie? No wbijaj, kurde! Nie, jak mnie zwykły żołnierzyk zabije. Ale to będzie wstyd. Superlamo, to będzie wszystko twoja wina. Serio, autentycznie. No połowa życia. Czołg prawie mnie trafił. No! Kurde! A, jeszcze raz. A, jeszcze raz spadł. Ojej, odholowany. No nie. A, dobra, na szczęście mam nadzieję przynajmniej, że na szczęście Gauntlet jeszcze będzie możliwy do wezwania powtórnie. Bo poprzednio nie było komunikatu, że mi go zwinęli. No chyba właśnie, że teraz. I zwinęli oba. Nie, jak widzicie, Gauntlet jeszcze jest, ale... muszę półtorej minuty sobie pobiec. No dobra. To widzimy się znowu w momencie skoku. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Dobra, i znowu Gauntlet, tylko tym razem... no to tak samo jak wtedy, tylko nie muszę teraz... odwracać go z dachu. No ale okej, znowu ta sama taktyka. Znowu było blisko, cholera, ale nie. To nie starczy blisko, to musi być dobrze. Po prostu muszę zwinąć ten samolot. Ale już wkurwmy ich troszeczkę na początku, tak? Oni zdenerwowali mnie. Ej, wow, ale te backshoty, headshoty w tył głowy, backshot, nie, jasne.
Jak, kurde, zamknięty, serio? Nie, dobra, to wyjeżdżam. Jak naprawdę, serio, autentycznie. Ja już teraz się zagmatwałem, to troszkę trzeba odjechać. Tutaj, to też był Gauntlet? Nie, serio, moment. Czyżby mój sobowtór? Ej, tak, to jest dokładnie mój Gauntlet. Boskie rozmnożenie. Jeszcze jedzie bez kierowcy. Ale schiza, doppelganger. O cholera. Ej, dobra. Stop. Zahamuj go. Dobra, już show. Dobra, okej. Okay. Świetnie. No po prostu pięknie. Już widziałem te rakiety przelatujące koło mnie. Dobra, więc tak. No to skoro oni są tu, to nikogo nie ma w hangarze. Aha, no nie. Żeby teraz to się udało tylko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, no co to było za zwolnienie, widzieliście to? Po co? I właśnie przez takie rzeczy ja tracę cenne ćwierć sekundy. Dobra, ale póki co czysta droga. The coast is clear, no dawaj! Aha, chyba się uda. Ej, nie, nie chcę zapeszyć. Zamknij piechą ryj, zamknij ryj, jeszcze nie odleciałeś. Dobra, ktoś już strzela, niedobrze. Ja nie wiem, czy jestem wystarczająco wysoko. Dobra, ucieknijmy w tą stronę. Ohohohohoho, chyba dobrze. Chyba dobrze, okej. Okay. No! Piotrze, druga próba, chyba. Jeżeli mnie teraz nie rozwalą. No na szczęście nie, dobra. Lecimy spokojnie. Dobra, to był helikopter. No już myślałem, że eksplozja, bo jakby czołgi były w stanie tak daleko sięgać swoimi strzałami, to miałbym jeszcze w dalszym ciągu przez ranę, a tak nie mogę sobie spokojnie lecieć. Z wyciągniętym podwoziem nawet. Bo wiem, że Maze Bank już jest tam, przed nami. Okej, to sobie zwolnię teraz. No okej, to będę musiał spaść na niego. Innego rozwiązania nie widzę. Jeszcze maksymalnie redukując prędkość, będąc już bardzo blisko niego. Okej, pułap chyba dobry. Albo nie, nawet warto troszeczkę wyżej, bo jak jeszcze wcisnę mu, żeby zwolnił, to po prostu zacznie spadać. Może spadnę akurat na dach. No, trzeba się trzymać tej nadziei. Nadziei, że tak będzie. Bo bym miał trzecią próbę podjąć. No to może być ciężko. No widzieliście, razy teraz próbowałem, żeby wyciągnąć za drugi raz ten sam samolot. Ale dobra, okej, okay, uwaga. Wolniej. O, silniki wyłączone. Nie. Jeszcze raz. Spokojnie. Nic się nie stało. To tylko przedbiegi. Wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano. Dobra, jest podwozie. Ten dach jest zajebiście mały. Będzie ciężko. Dobra. No! Ej, chyba o to ci chodziło. Chyba o to ci chodziło, ale miałem zaraz bezpośrednio przy budynku spaść. No dobra, lecę. Tylko muszę oderwać jeszcze. Też za wcześnie. Ale dobra, jeżeli Piotrze... Jeżeli takie coś by cię nie satysfakcjonowało, to oczywiście zaraz zawracam. Tylko już laser jest w kiepskim stanie. A momencie mam w ogóle jeszcze... No, sprawne podwozie, okej. Okay. Bardzo dobrze. To nawrót. I one more time. Oj, nie. Na pewno nie pod takim kątem, bo to jest po prostu śmierć. Nie ma nawet ułamka procenta szans na powodzenie, więc nie. Nie, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę się oddalmy. No dobra. Teraz powiedzmy, że nawrót. Obrót. Okej, nie mam już takowych. No dobra, no to teraz... Jak pan pilot Wrona. Trzeba będzie wylądować bez podwozia. Wysuniętego. No niestety. No, czyli pewnie to będzie zgon. Bo poza tym jeszcze lecę wystarczająco wolno, żeby mnie po prostu z ziemi snajperkami ściągnęli. No widzą przecież ten czarny dym. Ale okej, dobra. Wolniej. Oj, zgasł! Nie, w takim momencie! Nie. Wiadomo, maszyna już nie jest w najlepszym stanie, okej, ale to nie znaczy, że muszę tak po prostu się rozbić, waląc w
bok budynku. Niczym w World Trade Center terroryści. Rzekomo. Podobno. Aha, już teraz sam gaśnie. Ej, zgasł? Tak zupełnie? Cholera, no nie, nie, nie! Dobra, eject. No ale gdzie jest spadochron? Ej, jest i on. Kurde. Mogłeś to z większą gracją zrobić. No dobra. Ej, wyczucie czasu, czyli pewnie w ostatnim momencie się ewakuowałem. W ogóle gdzie jest moja maszyna? Może jeszcze da się nie móc lecieć. No nie no, ale widzieliście, zgasły silnik i w ogóle nie szło już się tym poruszać w powietrzu. Nie, musiała gdzieś wcześniej zlecieć. Nie, moment. Ona była rozpędzona, ja zostałem wystrzelony pionowo do góry, więc... Ona powinna być dalej. Nie widzę wraku. Może ją zawodowałem, ej. Byłoby spoko. Ale nie, bo później jeszcze wrak wyciągnął czarne skrzynki, nie będą w stanie uwierzyć, co ten gość robił po tym, jak ukradł sobie lasera z bazy wojskowej. Kurde, dobra, tędy. Żebym na pewno się nie zabił. Pięknie. No ale i tak się muszę dostać znowu do Fortu Zancudo. No to dobra, uwaga, taki teleporcik sobie cześniemy. No dobra, już jesteśmy niedaleko i tak sobie myślę, że może dzięki temu, czym się właśnie teraz poruszam, będziemy mieli większe szanse. No wejdziemy tak troszeczkę z ukrycia, pod przykrywką. No wiadomo, tam wojskowi, a policja, no ale okej, tak po cichutku jak szpieg, jak wejdę. Może nawet nie zauważą, że coś kradnę. No ale dobra, no inaczej podejrzewam, że wiedzą, jak wyglądam. Nie zdążyłem się przebrać. No ale okej, dobra, trzeba pamiętać o tym, że jestem incognito. Więc spokojnie, po cichutku sobie wskoczymy. No ej, może nie aż tak bardzo cicho. Ale uwaga, uwaga, tutaj nawrót. Jak zwykle zresztą. Trzeba nabrać rozpędu. No i skoro jesteśmy incognito, to... I'm back, bitches! No i świetnie. No i tak zaczynamy pięknie. No chyba już nic z tego nie wyjdzie, ale... Nie można się poddawać. Nadzieja umiera ostatnia. Uwaga. Na syrenach. Ej, w sumie może to odciągnie ich uwagę. Znaczy, no jak odciągnie ich uwagę od czego? Chyba od wszystkiego innego, co robią i skupi ich uwagę na mnie. Aha, nie. Ej, ale stop. Przez moment, jak miałem włączone syreny, to nie strzelali? Ej, interesting. Nawet interesująca wieść, okej. Cholera, oczywiście tu, gdzie się zatrzymałem, to nie ma. Dobra, to był czołg? Nie. Okej, nie, dobra. Cicho. Tutaj sobie stał, tak po prostu. Dawaj go. Come on! No ani widu, ani słychu, nikogo nie ma dookoła. No dawaj, super lamo. Nie, naprawdę, ani jeepa nawet. Oj, jakieś strzały były. Coś słyszałem. A nie, tam żołnierz biegnie sobie. Okej, dobra, spoko. Chill. Schować pod wozie. Ej, no jednak się opłaciło, widzę! What the fuck, co to było? Co to?! Nie! Nie! No! Co to, kurde, miało być? Przecież wyminąłem tą rakietę. Nie wiem jak, ale wyminąłem! Kurde, no dobra. Obiecałem trzecią próbę. I z racji tego, że to jest najbardziej kreatywny strzał, że sam tak powiedziałem, to będą te trzy próby, nieważne jak długo się będę musiał męczyć. Ale dobra, widzimy się w Forcie Zancudo. No dobra, randomowy pojazd z ulicy. Też ledwo co dał sobie radę, no ale już jesteśmy na terenie fortu. No jakich teraz, no zastanawiam się po prostu, jakich teraz ugryźć, żeby to się na pewno udało. I w ogóle zastanawiam się cały czas. Cały czas się zastanawiam, co mnie tak właściwie wtedy rozwaliło. I jestem świadom, że dopiero w drodze edycji będę mógł pewnie zobaczyć, albo nawet nie zobaczę. Przecież ja patrzyłem do tyłu, specjalnie, czy coś za mną nie leci. Ale okej, dobra. Z hangaru zazwyczaj... Ej, jest Sigmund Gantlet, spoko. A ja innym maslem podjechałem. Mam nadzieję, że się nie obrazi o taką małą zdradę, ale akurat ten był pod ręką, a Gantlet, jak widzicie, jest tutaj, nieodchorowany jeszcze przez nikogo. Ale dobra, cicho, na pełnym randomie może się uda? Czy życzę sobie teraz zbyt wiele? No, nie wiem, już strzelałem w każdym razie. Dobra, ale tym razem nie będę leciał prosto, tak po prostu.
Nie. No, 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 no. A to żebym sam się nie rozbił. Dobra. Okej. No, jeżeli ktoś próbował do mnie celować, to musiał naprawdę bronią swoją na się namachać. Bo troszeczkę zmieniałem położenie. Okej, dobra. Można powiedzieć, że jest okej? Czy jeszcze nie? Ale może te helikoptery za mną. Może one mają wyrzutnie rakiet, ale nie. Nie chce mi się coś wierzyć w to. No dobra, już widzę dach. Oni dalej mnie ścigają, ale nie, dobra. Czas nagli, więc wyciągniemy podwozie. Dostosujmy prędkość. No do 3 razy sztuka, to jest ostatnia próba. Oczywiście nie, no moment, może być ostatnia próba, ale kilka podejść. Już zresztą pokazałem, że nie zawsze za pierwszym razem się udaje, to raz, a dwa, nie zawsze za pierwszym razem się od razu rozbijam. Jest jakaś delikatna, drobna szansa na powodzenie za drugim albo trzecim nawet razem. Kurde, pełno graczy, nie? Jakby wiedzieli, co ja robię. Jakby naprawdę wiedzieli. Że tutaj od jakiegoś czasu, od prawie ostatniej godziny, przynajmniej u mnie na zegarku, lata sobie koleś laserkiem i próbuje wylądować na dachu mojej z banku. I za cholerę nie chce mu się udać. Ale dobra, uwaga, dach już jest przed nami. Więc ja silniki już praktycznie wyłączyłem, dobra. Wyłączone! Fucking shit! O czym ja mówiłem przed chwilą? Że to nie zawsze tak się kończy, a tu proszę bardzo. Tak, po prostu powinieneś piechol trzymać zamkniętą paszczę, skoncentrować się, troszeczkę komentować jak Rock w swoich filmikach, czyli pełne skupienie, ale też pełna cisza czasami, po prostu. I może by wyszło. No a tak, to niestety challenge. Failed. Wybacz Piotrze, ale liczę, że twoja kreatywność jeszcze w komentarzu kiedyś zabłyśnie. Ponownie. Bo też poprzedni z przelotem pod mostem też był świetny. Trzeba przypomnieć. No, ale też dużo z laserami, ej. Czyżbyś sobie upatrzył lasery? A może jakiś inny środek lokomocji? Może spadochron? Coś ze spadochronem. No dobra, ale w każdym razie, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia. Następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.